namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Sklep Nam Zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Siepomaga.pl. Największa moc pomagania. Dzień dobry, Wojciech Siryk, namzależy.pl. Ten świat jest nasz, a dzisiaj naszym gościem ponownie prezes Roman Kluska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak wszyscy widzą po kadrze, to jest ten sam dzień nagrania, co nasz główny wywiad, ale pan Roman zgodził się na szybkie Q&A, czyli pytania-odpowiedź, właśnie z widzami Nam Zależy. Pytań napłynęło bardzo dużo, bo około kilkaset. Ja najpierw wyselekcjonowałem ich kilkanaście, później pan Roman dokonał kolejnej selekcji i tym sposobem mamy kilka, myślę, że naprawdę interesujących pytań. No to zaczynamy, pozwolę sobie z kartki. Pierwsze pytanie i tu tak na marginesie dodam, że zadane przez Mikołaja Pisarskiego, prezesa Instytutu Edukacji Ekonomicznej imienia Ludwika von Misesa. Czy zgadza się z często powtarzaną tezą, że ograniczeniem dla rozwoju polskiej gospodarki jest brak prywatnego kapitału? Jeżeli to prawda, to czy jego zdaniem uzasadnia to ingerencję państwa? Posunę się w tej chwili do przykładu z lat, które minęły, a gdzie byłem w biznesie. Na początku transformacji po PRL-u odzyskaliśmy kraj praktycznie bez kapitału, bez infrastruktury, bez w zasadzie wszystkich, nawet nie było telefonów, nie było niczego, co służyło normalnej działalności gospodarczej, a tym bardziej kapitału. I proszę Państwa, wolny rynek, który wtedy nastąpił, jest tak ogromną wartością, daje tak ogromną przewagę biznesową, że pomimo, że wtedy kapitału było nieporównywalnie mniej jak dzisiaj, gospodarka, jak to się mówi, ruszyła z kopyta. Proszę Państwa, po PRL-u odzyskaliśmy sklepy, przykładowo spożywcze, gdzie jedynym produktem dostępnym bez kartek był ocet. Resztę były puste półki. Po roku funkcjonowania wolnego rynku i właśnie bez kapitału, praktycznie kapitału nie było. Półki były pełne. Kapitał był bardzo drogi, był bardzo trudno dostępny. Pamiętam, że żeby dostać kredyt, dostawało się go po pełnym zabezpieczeniu. Ja zabezpieczyłem na przykład moim jednorodzinnym domem. Dostawało się kredyt od banku na miesiąc. Po miesiącu trzeba było go spłacić, żeby dostać następny miesiąc. Proszę Państwa, jeżeli kapitał jest tak trudno dostępny, to się go ceni i nie marnuje. I używa się go na najważniejsze przedsięwzięcia. Ale ponieważ jest wolny rynek, używa się go racjonalnie i dzięki temu on bardzo szybko przyrasta. I dlatego nie uważam, że to jest główna bariera rozwoju naszego kraju. Czy dzisiaj, mając 25 lat, rozwijałby się w Polsce, czy wybrał do tego inny kraj? Myślę, że jako patriota na pewno rozwijałbym się w Polsce. Natomiast jest pewne, że ten start byłby dużo trudniejszy, ponieważ w wielu branżach powstały stworzone przez rząd tak zwane bariery wejścia. Czyli trzeba spełnić całą masę najprzeróżniejszych warunków, żeby w ogóle wystartować w danej branży. Natomiast są branże, gdzie ta bariera wejścia jest jeszcze niewielka, więc tylko tyle, że byłby dużo mniejszy margines wyboru, wachlarz wyborów. Natomiast na pewno startowałbym w Polsce, bo Polska jest po prostu moim krajem. Czy biorąc pod uwagę całokształt, na przykład problemy zdrowotne, wpływ na rodzinę, uważa, że dobrze wybrał tak zacięcie walcząc? Czy żałuje jakiejś życiowej decyzji? Proszę Państwa, tu bez wielkiego zastanowienia odpowiem nie. Dlatego, że to przejście przez życie, oczywiście człowiek popełnia błędy mniejsze i większe, ale cały czas starał się kierować w kierunku jednoznacznego systemu wartości. Wartości opartej na pracy, na solidności, na rzetelności, na tym, żeby starać się przestrzegać reguł moralnych. I proszę Państwa, takie życie nie jest łatwe. Tych zawirowań miałem niemało, ale proszę Państwa, człowiek jest szczęśliwy, jeżeli nie ciągną się za nim ogony. Dzięki temu, że nie mam ogonów, jestem wolny. A jeżeli jest wolny, to jest
konieczny warunek do szczęścia i takim człowiekiem jestem. Ja dziś mogę powiedzieć, że mogę się spotkać z każdym człowiekiem, z którym miałem jakikolwiek kontakt w życiu i nie będzie to spotkanie niemiłe. Jakimi wartościami kierował się jako młody facet zaczynający biznes i czy one zmieniły się na przestrzeni wielu lat? To jest moim zdaniem jedno z najciekawszych pytań, które dostałem, jak sobie przeglądałem te pytania. Po zastanowieniu się jest bardzo ciekawy wniosek. Jako młody człowiek żyłem w realnym socjalizmie. I myślę, że rację ma Goebbels. Mówcie, co chcecie, kłamcie, ile chcecie, ale jak się to cały czas powtarza, to to zostaje. Ponieważ byłem wychowany w realnym socjalizmie, rozum mówił, że ta forma gospodarowania jest beznadziejna, że prowadzi do biedoty, niemal ubóstwa całego społeczeństwa, że w tej formie nie da się zrealizować siebie jako wolnego człowieka, ani sukcesu dla siebie i dla rodziny. Natomiast jeżeli cały czas było powtarzane, że to jest takie dobre, że zabezpiecza gwarancje socjalne, państwo dba, państwo troszczy, to proszę mi wierzyć, to był cały czas człowiek dwóch systemów, z jednej strony systemu opartego na rozumie, z drugiej strony systemu haseł. I trzeba przyznać, że taki podwójny byłem długo. Dopiero jeszcze jedno, takim podwójnym byłem przez cały czas rozwoju Optimusa. Dlatego, że korporacja, duża firma sprzyja tym mrzonkom komunistycznym w jakimś sensie? W takim, że ona zabezpiecza dobrobyt również tej wielkiej firmy. Proszę zobaczyć, komunizm to wielkie firmy. I dlatego firma duża w warunkach rosnącej biurokracji ma dobrze, bo ta biurokracja nie wybija tej firmy, bo ta firma jest silna i duża, daje sobie radę. Ta firma wybija mi konkurencję, mi jest coraz lepiej i jestem coraz tłuszczym pączkiem, że tak się mówi. Więc proszę Państwa, dopiero jak zamknąłem okres dużej korporacji i rozpocząłem pracę od nowa, tak kiedyś bez grosza założyłem Optimus, tak potem, może już nie bez grosza, ale od podstaw tworzyłem kolejne firmy, bo w tych branż i odcinków mojego życia było wiele. I tu dopiero nastąpiła, będąc wśród tych małych przedsiębiorców, przebudowa świadomości. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. I jak bardzo moje cele, do których dążyłem, którym byłem pewny, że są właściwe, zmieniają się zależnie od tego miejsca siedzenia. I wreszcie zobaczyłem, co jest dobre, a co szkodliwe dla całego państwa. No i tutaj już rozum powiedział jednoznacznie. Nie korporacja, nie wartości lewicowe, które tej korporacji sprzyjają, nie ta wygoda i to bezpieczeństwo korporacji, bo trzeba przyznać, jest dobrze i pracownikom, i zarządowi, ale to jest żerowanie na społeczeństwie. To jest wykorzystywanie swojej masy. To jest lobbying i dostępność do rządu. Dopiero po tej powtórce od nowa jako mały przedsiębiorca nastąpiła przebudowa systemu wartości. Zobaczyłem, co jest naprawdę dobre dla kraju, co jest naprawdę dobre dla mojej rodziny. Zobaczyłem, że nie lewicowy, a ten oparty na niezmiennych zasadach system wartości jest wartością głęboką, niezmienną, dającą człowiekowi godne przejście przez życie w sytuacjach, kiedy jest dobrze i w sytuacjach, kiedy jest źle i w sytuacjach, kiedy jest tragicznie. I dlatego dzisiaj, dzięki temu, że miałem szansę siedzieć na bardzo wielu miejscach, spotykać się z ludźmi ze wszystkich tych sfer, proszę mi wierzyć, spotykałem się z najbogatszymi na świecie. Tak jak tu siedzimy. Ci ludzie mieli satysfakcję, ci ludzie mieli władzę, ci ludzie byli
świadomi swojej w pewnym sensie potęgi, ale ci ludzie najczęściej nie byli szczęśliwi. Dopiero przejście przez życie i oparcie się na wartościach bezwzględnych, stałych, nie tych, które są manipulowane przez władzę, bo oni nam ten system wartości zmieniają, jak się im podoba, tłumacząc, co jest dobre, a co złe. Tylko oparcie się o stały system wartości, przejście w oparciu o ten system przez życie daje człowiekowi pewną godność, daje niezależność, daje szczęście. Nie tylko sobie, ale najbliższym i rodzinie. Co się stało w jego głowie, mentalności, że przedsiębiorca takiej klasy, wręcz wizjoner, w pewnym momencie rzucił biznes i poszedł w kierunku firemki będącej de facto rzemiosłem? Czynników było głównych dwa. Pierwsze, po bardzo ciężkiej pracy w korporacji, kiedy dla mnie firma była wszystkim, moje zdrowie podupadło. I wtedy bardzo jedna mądra pani profesor doradziła mi, że albo mogę wybrać farmakologię i tabletki do końca życia i jak je odstawię, to śmierć, albo zgodnie z jej badaniami naukowymi mogę wrócić do natury i najlepszym pokarmem są produkty owcze. Ponieważ wizja, że jak zacznę zażywanie lekarstw i je przerwę, to śmierć, nie była zbyt ciekawą wizją, bo nie wiadomo było, jak te lekarstwa będą oddziaływać na mój organizm. Więc postanowiłem, nie mówiąc z lekarzom, zaryzykować i posłuchać pani profesor, która przyniosła mi wyniki badań naukowych, nagrody z całego świata za te badania naukowe, co pokazywało ich wiarygodność. No i tak spotkanie z owieczkami, a był jeszcze drugi motyw całkiem racjonalny. W rolnictwie nie ma podatku dochodowego, który jest podatkiem niegodziwym, bo bardzo zależny od interpretacji. W rolnictwie mamy podatek piękny, a mianowicie podatek rolny, czyli ilość ziemi razy jakość tej ziemi. I podatek ustala urząd, a nie ja, czyli nie mam żadnej odpowiedzialności, że coś pokręciłem, pomyliłem się. Dostaję deklarację podatkową od gminy. Jeżeli się zgadzam, to płacę. Jak się nie zgadzam, to się odwołuję. Ale proszę Państwa, jaka piękna sprawa dla przedsiębiorcy. Całą odpowiedzialność za policzenie podatku ponosi państwo, a nie ja. Żyć, nie umierać. Czy według pana Kluski dałoby się odtworzyć sukces Optimusa w obecnych czasach? Myślę, że jeżeli popatrzymy, ja startowałem z kapitałem zero. I wtedy nie było żadnych barier wejścia w mojej branży. Mogłem zacząć od jednego komputera i to jeszcze na kredyt. I nie było żadnych regulacji, które powodują, że dzisiaj mała firma produkująca komputery w zasadzie nie ma szans, bo są takie regulacje odnośnie znaku CE. To dzisiaj nie miałbym szans. Musiałbym szukać szczęścia gdzieś indziej. Ale to nie oznacza, że szczęście jest tylko w komputerach. Mając pewne zasady, pewną pracowitość, racjonalność, pewne być może zdolności, myślę, że można sobie poradzić w różnych branżach. I jak Państwo pewnie wiecie, w czasie tego mojego życia z wielu już branż chleb jadłem. Co sądzi o zasadności, perspektywach dużych projektów infrastrukturalnych odchodzącej władzy? Proszę Państwa, najrozsądniej wydawanymi według mnie pieniędzmi z budżetu są inwestycje infrastrukturalne. Uważam, że to jest jedyny właściwy kierunek. Dlaczego? Bo to jest piękna inwestycja. Ona daje szanse prorozwojowe wszystkim na rynku. Natomiast to, na co idzie znaczna część pieniędzy budżetowych, na jakieś programy, które dofinansowują jakąś grupę przedsiębiorstw, albo tworzą jakieś tam inkubatory, albo tworzą tam jakieś dopłaty do wybranej branży, albo jakieś programy. Proszę Państwa, a gdzie tu jest minimum rzetelności? Popatrzmy tylko na jeden przykład. Jeden przedsiębiorca sfinansował z kredytu ciężką pracą swoje przedsiębiorstwo. Drugi
ponieważ startował o rok później, a już jakiś program został uruchomiony, 50% na sfinansowanie budowy tego przedsiębiorstwa dostał z budżetu państwa. Proszę państwa, tu nie ma ani sprawiedliwości, ani rzetelności, ani etyki, ani wolnego rynku, to nie ma nic. To jest po prostu uczenie, że tak wyrażę, niszczenia charakterów, niszczenia systemu wartości, skoro można zdobyć i tym samym być lepszy i wygrać na rynku, to jest dużo łatwiejsze niż charówka i budowa własnej firmy. Dlatego jeszcze raz mówię, wszystkie inwestycje infrastrukturalne, jeżeli tylko są zasadne, bo jest cała masa niepotrzebnych, nie będę ich wymieniał. Gdzie się kto ruszy, to zobaczy jakąś albo kładkę, albo wiatę, po której nikt nie chodzi, albo nigdy nie jechał, albo coś innego. Natomiast jestem wszystkimi rękami za te inwestycje infrastrukturalne, które służą Polakom, które służą wszystkich i dają wszystkim szansę szybszego rozwoju i lepszego życia. Jaka była najtrudniejsza decyzja? No, bezwątpliwie najtrudniejszą decyzją było, jak mnie zamknęli i zgnębili całą rodzinę, czy zapłacić, tak jak chcieli moi prześladowcy, podziel się zarobionymi pieniędzmi i masz spokój i cała sprawa zaraz się kończy, czy też próbować, mając przeciwko sobie cały aparat państwa, cztery resorty mnie gnębiły, próbować pokazać, że nie jestem największym mafiozą Rzeczypospolitej. To była bardzo trudna decyzja, bo tu nie chodziło tylko o mnie, ale o najbliższych. I przyznam, że gdyby nie to oparcie o system wartości, który był we mnie, pewnie bym wybrał tą drugą decyzję. Mówię uczciwie. To tyle, jeżeli chodzi o pytania naszych widzów do pana prezesa Romana Kluski. Jeżeli jakimś cudem ktoś trafił na to nagranie, a nie widział jeszcze naszego głównego nagrania, no to oczywiście polecam wejść we wszystkie filmy na naszym kanale i tam bez trudu można znaleźć główną część naszej rozmowy. I pozwolę sobie jeszcze przypomnieć o rzeczach, które polecamy. Oczywiście sery pana Romana, oczywiście nową książkę Badera i nasze książki ekonomiczno-biznesowe dla najmłodszych. Proszę też o subskrybowanie kanału i aktywność pod tym filmem, ponieważ to po prostu pomoże zwiększyć jego zasięg. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. Jeśli chcesz, żeby twoja firma została partnerem kanału Nam Zależy, lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.